Teraz utwór, który Państwo znacie. Bardzo ludowy, folkowy, polski utwór, który na pewno nieraz słyszeliście w różnych wykonach, w różnych odsłonach, ale on pasuje, po prostu w to miejsce pasuje. Lipka. Teraz będzie utwór, który powstał jako pomysł. Nie wiem, czy Państwo znacie taką panią, która wyplata, Jolantę Surmę. Chodziło o sznurki. I ten utwór był nagrany wspólnie z nią. Ona jest mistrzynią w wyplataniu sznurków i różnych cudownych rzeczy z tychże sznurków. I ten utwór nazywa się Sploty. Tak, oczywiście córka podpowiedziała mi nazwę, którą zapomniałem, makrama. Jak dobrze mieć córkę. Thank you.
Dziękujemy. Czuliście Państwo, mam nadzieję, czuliście te sznurki, które oplatają Was z każdej strony? Tak, to taka energetyczne takie sznurki, które są wszędzie i one nas wszystko ze wszystkim łączą. Teraz utwór, który jest tańcem. To jest taniec średniowieczny. Można do niego podrygiwać oczywiście, jak ktoś da radę podskakiwać. Zazwyczaj powinno się go tańczyć w takiej grupie tancerzy trzymających się za ramiona i machających wspólnie nóżkami. Kender. Tańczony z pewnością na dawnych dworach, w zamkach. Dziękujemy. Niektórych rzeczywiście poruszyło, nawet zaczęli biec w naszą stronę. To świetnie. I tańce nawet były delikatne. Fajnie, dzięki. Teraz utwór do Ciebie, Kasiuniu.
idziemy. Na kowanym wózku pierścionki wieziemy. Pierścionki ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Pierścionki ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Na kowanym wózku trzewiczki wieziemy. Trzewiczki ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Trzewiczki ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Na kowanym wózku kunika wieziemy. Kunika ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Kunika ze złota otwórz, Kasiu wrok tato ci darujemy. Tak, to było o Kasiuni, dla której wszystko wieziemy, wszystko jej damy, tylko by chciała wziąć. Teraz utwór, który już też tutaj kiedyś graliśmy. Dobra, zrobię to. Marek się będzie ze mnie śmiał, że znowu, ale zagadka. Ciekawe tu zgadną pewno wszyscy. Co to będzie za utwór? Podpowiem filmowy. Okres mniej więcej renesans. Może barok. Rozwiązanie zagadki. Cóż to było?
Kto wie, niech, kto wie i kto już zna tą zagadkę, niech nie mówi. Ale ci, co nie znają, jaki film? Bardzo dobrze, tak, to był to ten Indianin piękny, taki w długich włosach, i kobieta, i miłość, i Francuz zdaje się, tak, czy Anglik. I oni między sobą walczyli. Nie wiem, czy państwo słyszeli, jak tam w pewnym momencie koń pięknie pomógł. To tak fajnie zabrzmiało, po prostu aż się wszyscy do siebie uśmiechnęliśmy, że ten koń tak, tak się fajnie, w dobrym momencie to zrobił.